Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem dzisiaj opisać różnice realiów szukania pracy w Polsce i w Anglii. Dzisiaj porównam, jak wygląda praca w Anglii, w Polsce, proces rekrutacji. I chciałem też pokazać, co uważam, że w Polsce nie ma żadnego rynku pracownika. W dalszym ciągu jest rynek pracodawców, a nawet bym powiedział rynek należy do rekruterów. Tutaj przedstawiam porównanie w swojej tabeli. To jest Polska, Anglia, plusy, minusy. Niestety z plusów w pracy w Polsce są tylko trzy. Czasami dają coś do picia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Są one powolne, nieraz długie. Czasami jest to dobre przy rozmowach technicznych. Natomiast minusów jest aż 9, ponieważ spotkałem się z negatywnymi zachowaniami, typu śmianie się na rozmowie kwalifikacyjnej. Zdarza się, że ktoś nawet pyskuje w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Naśmiewa. Ogólnym braku kultury. I minusem dla mnie też jest czas rozmów, które trwa od 30, a czasami do 90 minut. Nie uważam to za sensowne, tym bardziej, że kiedyś pewien pan przez godzinę mówił o polityce, zamiast żebyśmy się zajęli tym, po co się tam spotkaliśmy, ponieważ ja nie szukam pracy w polityce, zajmuję się kwestiami technicznymi komputerów, miewałem też inne rodzaje prac, więc generalnie takie prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowanie mi nie odpowiada. Niejednokrotnie nie wiedzą, czego chcą. Są niezdecydowani. Spotkałem rekrutera, który łapie za słowa, oczekuje definiowania poszczególnych słów po jednym, w każdym kolejnym zdaniu. Nie wiem, jaki jest tego cel, nie wiem po co. Uważam to za bezsens. Niestety tacy rekruterzy są coraz bardziej popularni. No i kwestia realiów w Polsce, no, jest to niestety kiepskie wynagrodzenie, które no, jest daleko za Anglią. Natomiast jeśli chodzi o Anglię, tych plusów naliczyłem 5, minusów 4. Ponieważ przeważnie w Anglii, jak się zaczyna rozmowa kwalifikacyjna, to częstują kawą, herbatą, wodą mineralną, może sokiem jak mają. Jest zdecydowanie wyższy poziom kultury, większe jakby poszanowanie stron. Kultura jest przede wszystkim, bo z chamami się po prostu nie rozmawia. Jest poważne podejście, traktują poważnie daną osobę, która przyszła na tą rozmowę kwalifikacyjną. Tak samo no, oczekuje się z drugiej strony. Wiedzą bezpośrednio, czego chcą, jaki mają kierunek. Są też zdecydowani w tych wyborach. Jest dobre wynagrodzenie, za które można sobie pozwolić na więcej niż w Polsce, które jest podane w ofercie pracy. To nie jest tak, że pracownik powinien wiedzieć, ile akurat ta firma zapłaci i ile akurat my tobie chcemy zapłacić. O czym jeszcze będę mówił dalej. Minusów naliczyłem tylko 4. Czas rozmowy kwalifikacyjnej może być od 5 do 30 minut. Niestety jest to duża pogoń, ponieważ dużo takich rozmów przechodzi przez agencje rekrutacyjne, które nie mają czasu. To jest fabryka. Płaci się prowizje, im się bardzo śpieszy. Więc niejednokrotnie no, rozmowy są zbyt skracane. Jest to za szybko, za krótko. No, minus dla imigranta jest znajomość języka, ponieważ będąc w innym kraju, należy bardzo dobrze znać język. I z tego, co rozmawiałem z ludźmi też z innych krajów, okazuje się, że wszędzie jest to samo. No, język musi być na wysokim poziomie, jak najmniej błędów. Więc w przypadku startu jest to pewien poważny problem, bym powiedział.
Jeśli wcześniej nie uzyskało się dobrego poziomu języka, pozostaje niskie zatrudnienie. Oczywiście, no, moim zdaniem lepsza jest praca biurowa. Przykładowe pytania, z którymi można spotkać się w Polsce, które pojawiły się w zeszłym roku, które mi się bardzo nie podobają i dziwnie to wygląda. Co to jest data w CV? Bo nie wiem, nie rozumiem. Rekruterzy mają taki zestaw pytań. Niektórzy są fajni, mówią od razu, no taki mi dali, rozumiem. Natomiast niektórzy mają niestety złą osobowość. Im się to bardzo podoba, to widać, że lubią poprzeszkadzać innym, poutrudniać. Rozmawiałem z wieloma osobami na takie tematy i nawet w Anglii Polacy byli zdziwieni, że w Polsce zadaje się takie pytanie. Kolejnym dziwnym pytaniem jest, czym jest dla mnie praca, etat, normalny etat, czy praca? Szczerze mówiąc, no to nie jest szkoła podstawowa, żeby zadawać takie pytania, których, no, troszkę też tak nie bardzo rozumiem, bo rekruter w tym wypadku, jak odpowiadałem, to zaczął znowu czegoś się doszukiwać w kolejnym zdaniu i kolejnym. No niestety nie udało się dojść do porozumienia. Okazywał stosunek lekceważący. Trudno. Mi się na przykład nie podobało zadawanie pytań z zakresu, którym się nie zajmuję, nie znam się. I niejednokrotnie nie potrafię na takie pytania odpowiadać. Zdarzyło mi się z panem kiedyś kierownikiem, menedżerem w jednej większej firmie, który niestety, no, też ma złą osobowość. I na pytania, które odpowiadałem, on stwierdzał, myślałem, że pan powie co innego inaczej. No, mając już trochę doświadczenia, w niejednej firmie pracowałem, różne rzeczy robiłem. Rozmawialiśmy tu już konkretnie, kierunkowo, o konkretnej pracy. Niestety, ta firma, no, chyba około 2 lat miała tą ofertę pracy, która mnie interesowała. Jak widać, z takim podejściem ciężko jest kogoś znaleźć. Łapanie za słówek już opisałem wyżej. Spotkałem się z tym, nie wiem dlaczego, że czasami osoba zajmująca się rekrutacją potrafi podziękować za to, że rozmowa była miła. No, ja się staram być miłym dla innych, oczywiście niekoniecznie dostaję tym samym. Nie wiem, jak wyglądają rozmowy z innymi osobami. Natomiast, no, bardzo to miłe jest, że ktoś tak stwierdził, że jestem miły. Ta osoba też była bardzo miła, więc też podziękowałem, że też się podobało. Natomiast spotkałem się kiedyś z telefonem po godzinie 20. I to jest też w sprawie pracy, to już był ostatni dzień. W zasadzie ostatni wieczór, koniec świąt, jak dobrze pamiętam. W zasadzie ktoś jutro rano powinien zadzwonić. Zdziwiło mnie to trochę, no. Zmęczony byłem, no. Kiepsko się rozmawiało, więc więcej już się ktoś nie kontaktował. Nie podoba mi się na przykład niebranie pod uwagę stresu. Rozmowy kwalifikacyjne nieraz nie są z jedną osobą, są z trzema czasami. Spotkałem się 5 czy 6 osób naraz, bez ostrzeżenia. Chodzą sobie do salki konferencyjnej, rozmawiają między sobą. Jest to kłopotliwa sytuacja, ponieważ to jest 5 czy 6 na jednego. A zatem jest pewien zawsze jakiś problem w komunikacji, stres i tak dalej. Jest to element niewygodny i nie uważam, że tak znowu powinno się tak robić, takiego obszczału. Też kiedyś dostałem na przykład informację, poinformowano mnie, jak wygląda ocena pracownika. Z osobą, z którą rozmowa się potocznie nie kleiła, nie układało się, bardzo nie wiedział, czego chce i w którym kierunku dąży. I powiedział mi, że oceniają, jak tam kogoś widzą, w jaki sposób, ile zechcą tam zapłacić, plus ile ta osoba chce. Jak to się nie zgodzi, to osoba jest odrzucana. No, ciekawe podejście w rynku pracownika.
Na przykład nie lubię pytania, ile bym chciał zarabiać, ponieważ wszystkie firmy płacą różnie. Niejednokrotnie jest to jedno z pytań selekcji, które pracownika odrzuca. Zdarzyło mi się mieć bardzo dobrą, bardzo dobrze płatną pracę. Jest bardzo ciężko w Polsce, żeby dostać taki próg wynagrodzenia. Raz w życiu miałem tylko tak dobrze. Więc no, rozmowa o poprzednim wynagrodzeniu przeważnie skreśla już pracownika. Ująłem kiedyś to humorystycznie. Chciałbym zarabiać 1 000 000 tygodniowo netto. A to pewien pan się zdziwił. Mówi poważnie. Ja na to odpowiadam: proszę pana, pan by nie chciał zarabiać tyle? Ja bym chciał, mówię poważnie. Po chwili zastanowienia przytaknął mi. No, fajnie byłoby tyle zarabiać. No ale zaczęliśmy później ustalać jakąś stawkę bardziej realistyczną. Spotkałem się też z negatywnym spojrzeniem na języki obce, ponieważ swego czasu uczyłem się paru języków różnych. Niestety nie wszyscy w polskich firmach rozumieją, że znajomość języka przy otwartych granicach jest elementem podstawowym. I pewien pan stwierdził, że język polski jest dla niego najważniejszy. Ja rozumiem. W Polsce jesteśmy Polakami. Musimy znać polski. No, wszyscy znamy. Natomiast znajomość dodatkowych języków otwiera możliwości. W przypadku na przykład Anglii, jak znasz inne języki, to przynajmniej możesz innym pracownikom coś wytłumaczyć w przypadku niskiego zatrudnienia. Nie wszyscy znają angielski lub na jakimś dobrym poziomie. Niestety czasami jest tak zwane rzucanie słuchawką na koniec rozmowy. Nie wiem, czy rekruter jest sfrustrowany, zestresowany. Po prostu rzuca słuchawką na koniec. Mi się wydawało, że rozmowa wyglądała zupełnie normalnie. Natomiast niejednokrotnie stwierdzam czasami zachowania pewnych rekruterów od początku do końca pozostawiają sporo do życzenia. Co myślę? To myślę w taki sposób. W Polsce jest sztuczny brak ludzi do pracy. Podstawowa sprawa. Jeśli potrzebujesz pracownika, to go zatrudniasz. Nie łapiesz go za słówka. Chcesz pracownika szkolić, doszkalać, co też jest poważnym problemem w Polsce, że tego przeważnie się nie robi. Wszystko masz umieć, wiedzieć. Nie ma jakichś możliwości prostych startu. Generalnie, jeśli ktoś nie miał startu w Polsce, to ma poważny problem. Ponieważ bardzo łatwo jest taka osoba odrzucana z rynku pracy. Głównie dlatego, że brak ludzi do pracy jest fikcją. Tak zwane powroty do pracy zawodowej w Polsce zdarzają się bardzo rzadko, chociaż no, coraz częściej ostatnio. Bardziej to było na Zachodzie. I mimo wszystko bardziej pozytywnie patrzy się w Anglii na kogoś, kto idzie do przodu, niż w Polsce. Element mentalności do zmiany. Kwestie na przykład, następny temat, jaki chciałbym poruszyć, to są różnice pracy między Polską a Anglią. No, wygodę pracy, jeśli chodzi o Polskę, to wynika tylko i wyłącznie z kwestii firmy. To są plusy. Minusy. To jest chamstwo, krzyki niejednokrotnie. W przypadku Anglii z plusów jest kultura. Warunki zależą od firmy. Minusów przeważnie zbyt dużo nie ma. Na pewno znajomość języka musi być na wysokim poziomie, co może utrudniać problemy. Co mi się nie podoba w Polsce, to jest na przykład wyścig szczurów, z którym nie potrafię sobie radzić. Płacenie po terminie, niespełnianie przepisów BHP, przeciwpożarowych, czy nawet wyposażenia wnętrz dla pracowników biurowych. Problem na przykład z hamami. W Polsce jest to bardziej na klęczkach powiedziane, że nie możesz tak do mnie mówić, żebyś tak nie robił. Natomiast w Anglii widziałem, ale to w niskim zatrudnieniu, to niestety nieraz menedżerowie z Polski nie są zbyt uprzejmi.
Jak to inny imigrant powiedział, nie możesz się tak do mnie zwracać. To jest w Anglii tok i tryb zupełnie inny. Masz się do mnie tak nie zwracać, masz się do mnie odnosić z szacunkiem. Nie ma tak jak w Polsce, że prosi się o to, żeby ktoś cię szanował. Tutaj uważam tak samo. Masz mnie szanować i masz się do mnie tak nie zwracać. To nie jest prośba, to jest żądanie, które ma zostać spełnione. No niestety, jeśli chodzi o polskie realia, doszły mnie wieści na temat mojej własnej osoby, że co po niektóre firmy w sumie bezpodstawnie wystawiają mi negatywną opinię. Czasami można się też tego dowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, albo ktoś znajomy podrzucił CV, więc siłą rzeczy dostał też jakąś zwrotną informację, którą przekazał mi. Po pierwsze, jeśli jest jakaś czarna lista pracowników, to jest ona nielegalna. Tak samo jak w Anglii, tak jak i w Polsce. Po drugie, znalazłem dużo artykułów w internecie, że mówienie źle o pracowniku, który ma czyste świadectwo pracy, niestety jest przestępstwem. Czytałem też, że nie wolno podawać danych osobowych przez telefon. I też czytałem, że w zasadzie powinno się przekazać pracownikowi opinię z poprzedniej firmy, czego niejednokrotnie się nie robi. Więc pracownik już zostaje skreślony, już jest odrzucony i nie ma możliwości się obronić w przypadku nieprawdziwej opinii, którą ktoś, powiedzmy, złośliwie wydał, co jest poważnym problemem. Tak szukając pracy w Polsce, często używałem portalu GoWork, gdzie niestety można przeczytać ogromną ilość negatywnych opinii o firmach. I w przypadku firm, na których byłem na rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie mnie nieładnie potraktowano, humor mi się poprawił po powrocie do domu, po przeczytaniu tych opinii. No niestety, pewne zjawiska są masowe. I tym bardziej uważam, że nie ma żadnego braku ludzi do pracy. Bo w tym momencie, mimo takiej negatywnej opinii, jeśli firma jest dociśnięta, nie ma kogo zatrudnić, w tym momencie zatrudnia. Nie ma zastanawiania się, no, potrzebujemy kogoś, to bierzemy. Niestety moje negatywne spojrzenie rozumiem, że będzie źle odebrane, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że dzieje się nie najlepiej i było lepiej niż jest teraz. Tym bardziej, że ja już jestem jako imigrant osobą doświadczoną, jak wygląda szukanie pracy i życie w Anglii. No niestety dużo na lepsze w stosunku do siebie należy poprawić w Polsce. Polacy muszą do siebie zmienić podejście i powinno się wreszcie zacząć żyć realnymi kwestiami, czy jest, czy nie ma braku ludzi do pracy, i jednak mieć bardziej poważne podejście. Na dzisiaj, na razie, z tego tematu to będzie tyle. Zapraszam na kolejne części. Do zobaczenia.